wielki płomienny pisarz starożytności chrześcijańskiej, Tertulian, pytał w swoim arcyretorycznym stylu, co mają ze sobą wspólnego Ateny i Jerozolima, cóż wspólnego ma ze sobą uczeń Kościoła i uczeń Akademii. No, to są oczywiście w jego mniemaniu retoryczne wyłącznie pytania. Odpowiedź mogłaby brzmieć nic, no ale przecież byłaby nieprawdziwą, nawet w jego wypadku. To jest w ogóle jedna z największych zagadek, w jaki sposób filozofia starożytna przyłączyła się i wpisała w kulturę, którą nazywamy kulturą chrześcijańską. W jaki sposób stała się jej architekturą, jej rusztowaniem i, no właśnie, chciałoby się powiedzieć fundamentem, ale nie, fundamentem się nie stało. O tym wszystkim pisze w książce Sokrates i inni święci. Kogo ten tytuł dziwi, przypominam o sławnym powiedzeniu Erasma z Rotterdamu, który powiedział kiedyś, że można by nieomal powiedzieć: święty Sokratesie, módl się za nami. I ten intymny, subtelny, pełen czułości związek między starożytnością pogańską a chrześcijańską kulturą i duchowością jest przedmiotem namysłu w mojej książce, na której wydanie zbieramy środki. To jest wznowienie po kilku latach i bardzo proszę Państwa o życzliwą hojność. Dziękuję.